Cześć. Tym filmem chciałbym zacząć nową serię dla początkujących geocacherów, którzy chcieliby ukryć skrytkę. Mówić będziemy o wytycznych dotyczących właśnie ukrywania skrytek. Wszyscy ukrywający powinni przeczytać te wytyczne, ale wiadomo, jak to z tym jest. Dlatego zróbmy to razem. Do tekstu, który będziemy czytali, będę dodawał własne komentarze. Jesteś zainteresowany lub zainteresowana? Zapraszam. Zaczynamy na głównej stronie geocaching.com i link do wytycznych znajdziecie tutaj. Wytyczne ukrywania skrytek. Klikamy na to i przedostajemy się na stronę z, co nie jest niespodzianką, wytycznymi. Dzisiaj zajmiemy się jedynie wprowadzeniem, tak na rozgrzewkę. Jak zobaczycie, ja nie mam przygotowanego skryptu i jadę po kolei przez tekst, dodając swoje komentarze. Mam nadzieję, że taka improwizacja wam nie przeszkadza. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc jedziemy. Wytyczne ukrywania skrytek, wprowadzenie. Centrala Geocaching HQ stworzyła te wytyczne we współpracy z Międzynarodową Społecznością Wolontariuszy i Geocacherów od września roku 2000. Więc chociaż tutaj jest taki tryb dokonany, to jednak chodzi o to, że od 2000 roku Geocaching HQ wraz ze społecznością tworzy te wytyczne cały czas, bo jak zapewne wiecie, albo i nie, te wytyczne ciągle się zmieniają, ewoluują. Wiecie, o co chodzi. Razem sprawdzamy i dostosowujemy wytyczne w miarę rozwoju gry. No proszę. I zmian zachodzących w świecie. Przestrzeganie wytycznych geocachingu jest ważne, aby chronić grę i środowisko, w którym gramy. Dzięki tym wytycznym staramy się znaleźć złoty środek pomiędzy potrzebami i prawami społeczności cacherskiej, zarządców terenu oraz środowiska, by umożliwić grę w geocaching przez wiele lat. To jest ważna rzecz. Wiele z zasad, przez które przejdziemy i które omówimy, możecie uznać za przesadne, nadgorliwe, zbędne, bo odwołujące się do zdrowego rozsądku. Jednak to są zasady wypracowane przez, jak przeczytałem, ostatnie 20 lat. I uwierzcie mi, że skoro pojawiły się tutaj, mają swoje uzasadnienie i zwykle jakieś ograniczenia, które możecie spotkać w wytycznych, są następstwem rozmaitych nieprzyjemnych wydarzeń, które zaszły, gdy tych wytycznych nie było. Czytamy dalej. Zalecamy znalezienie co najmniej 20 skrytek przed ukryciem swojego pierwszego pojemnika. Im więcej znajdziesz różnorodnych skrytek, tym lepiej zrozumiesz, jak zapewnić fajną zabawę innym geocacherom. Więcej informacji na temat zakładania skrytek znajdziesz w naszym centrum pomocy. Więc tak, kwestia znalezienia 20 skrytek to nie jest coś spójnego, bo jak zajrzymy do właśnie centrum pomocy, tam możecie znaleźć informacje o 50 skrytkach. Z kolei w takim filmie, który ostatnio wrzuciłem, mowa jest bodajże o 100? Nie wiem. W każdym razie pojawiają się różne liczby na temat tego, ile skrytek powinno się znaleźć przed próbą założenia swojej skrytki. No zdecydowanie kilkadziesiąt. I tak jak tutaj piszą, ważne jest, by znaleźć różnorodne skrytki. Nie chodzi o to, żeby wyskoczyć na taki
skrytkowy szlak i nazbierać 20 mikrusów, które są tak samo ukryte i tak samo wyglądają. Chodzi o to, żeby znaleźć rozmaite, różne skrytki, różnych geocacherów w różnych miejscach, najlepiej w różnych regionach Polski, by zobaczyć, jak inni się bawią, co jest fajne dla nas i jaką zabawę chcielibyśmy przygotować dla innych. Dlatego to doświadczenie jest istotne. Pozwoli to także uniknąć błędów, bo jestem pewien, że jak znajdziecie kilkadziesiąt skrytek, znajdziecie także wiele beznadziejnych. Takich, których sami nie chcielibyście ukraść. Nie ukraść, tylko ukryć. Więc warto mieć także takie doświadczenie. Tutaj w tekście jest mowa o Centrum Pomocy. Otworzę szybko to. Jest to fantastyczny zbiór zasad dla geocacherów, nie tylko ukrywających skrytki, a generalnie chcących poznać zasady geocachingu. Jedyny problem jest taki, że to jest strona wyłącznie po angielsku. Jest przyczyna tego. Ta strona zmienia się bardzo często. Tutaj zasady i definicje opisane są edytowane przez Geocaching HQ stale. I prawdę mówiąc, bardzo ciężko byłoby to tłumaczyć na bieżąco. Myślę, że to jest główna przyczyna. Główna przyczyna tego, że nie ma tłumaczenia na polski. Można skorzystać z tłumaczenia automatycznego. Będzie to dość mocno koślawe, ale zawsze coś. No, na przykład kwiatki jak tutaj. Smutni ofiarom tragedii. Pojęcia nie mam, co to znaczy. Raduj się, że wróg został pokonany. No cóż, no, takie rzeczy się znajdą, jeżeli przetłumaczymy to automatycznie. Zostawiając tą stronę, czytamy dalej. Skrytki, by zostać opublikowane, muszą być zgodne z wytycznymi oraz właściwymi wytycznymi regionalnymi. Te wytyczne, o których mowa tutaj, są właśnie te, które czytamy. Właściwe wytyczne regionalne to jest inna strona, gdzie jak pójdziemy do strony przypisanej Polsce, która ciągle znajduje się w Europie, znajdziemy stronę napisaną przez polskich geocacherów. Jest ona już trochę wiekowa i prawdę mówiąc wymagająca aktualizacji, co nastąpi, miejmy nadzieję, w tym roku. Znajdziecie tutaj specyficzne wytyczne dla Polski, wypracowane też przez lata w porozumieniu z Geocaching HQ, ale, że tak powiem, pod kierunkiem polskich recenzentów i ich doświadczenia. Warto się z tym zapoznać. Jest tu także wiele innych informacji niezwiązanych z samym ukrywaniem skrytki, ale przydatnego geocacherom, jak na przykład jakieś przydatne adresy, podział Polski na poszczególnych recenzentów, ich imiona. Widzicie, że jest tutaj nas sześcioro. Jak wygląda podział, także informacje o tym, jak odwołać się od decyzji recenzenta, kiedy uważacie, że jest ona, no cóż, niesprawiedliwa albo może nieodpowiednia. Warto rzucić na to okiem. Jedziemy dalej. Kiedy przekazujesz do recenzji stronę skrytki? Członek globalnej społeczności recenzentów wolontariuszy, zwanych także jako recenzenci, sprawdzi jej zgodność z wytycznymi. Recenzenci wolontariusze to kaszerzy, tacy jak ty, którzy poświęcają swój czas, aby wspierać grę
w geocaching i kaszerską społeczność. Cóż, tu niewiele mam do dodania. Jedynie komentarz na marginesie. Proszę nie zwracać się do mnie ani do żadnego innego recenzenta per członek. Jeśli jesteś początkującym geocacherem, możesz wiedzieć, no, chociażby z tego tekstu, że jesteśmy recenzentami, znani jako recenzenci, lub z angielskiego jako reviewerzy. Cóż, tak jak wspomniano tutaj, jesteśmy zwykłymi geocacherami, którzy lubią geocaching na tyle, że chcą poświęcić mu czas ponad to, co obejmuje zwykły geocaching. Nie jesteśmy pracownikami Geocaching HQ, nie jesteśmy opłacani, ale staramy się bogaci we własne doświadczenia, wspomagać geocacherską społeczność tak, by ukrywane przez nich skrytki były zgodne z obowiązującymi zasadami. I czytamy dalej. Centrala geocachingu HQ albo HQ i wolontariusze nie są w jakikolwiek sposób odpowiedzialni za skrytki i ich położenie. To jest coś, co musiało się znaleźć w wytycznych, a wiąże się to z tym, że opublikowanie skrytki nie oznacza nadania jej, ja nie wiem, jak to określić, takiego świadectwa tego, że jest całkowicie odpowiednia. Jako recenzenci sprawdzamy podstawowe rzeczy i zgodność z regulaminem. Nie odwiedzamy skrytek, więc nie możemy na własne oczy sprawdzić, czy jej umieszczenie jest zgodne z prawem, czy też nie. Zakładamy, że umieszczający skrytkę sprawdził to. Recenzenci sprawdzają takie oczywiste błędy i po zauważeniu czegoś takiego zwrócą uwagę lub poproszą o wyjaśnienie, ale opublikowanie skrytki nie jest jak gdyby pieczęcią potwierdzającą, że skrytka jest absolutnie bezbłędna, legalna i bez jakichkolwiek uwag. Te rzeczy mogą wyjść później, w trakcie życia skrytki, że tak powiem, kiedy znajdują kolejne osoby. I tutaj jak gdyby wchodzi w grę społeczność, która powinna takie błędy wyłapywać i zgłaszać, bądź to bezpośrednio do recenzenta lub poprzez odpowiednie wpisy do skrytki. W skrajnych przypadkach recenzent reaguje i skrytkę blokuje, a w mniej drastycznych powinien zareagować właściciel i poprawić to, co zgłaszane jest przez innych geocacherów. Czytamy dalej. Wszelkie aspekty twojej skrytki oraz jej położenie są twoją odpowiedzialnością i możesz zostać pociągnięty lub pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające z nich konsekwencje. No więc to jest jakby potwierdzenie tego, co próbowałem powiedzieć. Używanie usług geocaching jest dozwolone według naszych warunków korzystania i polityki prywatności. Te wytyczne mogą ulec zmianie. To są, i tutaj są odnośniki do tych dokumentów, to są wyjątkowo ciężkie do czytania, prawne dokumenty napisane przez geocaching.com i są one tylko po angielsku,
Jeśli ktoś ma umiejętności i cierpliwość, zachęcam do zapoznania się z nimi. Zdecydowanie warto, bo znajdują się tam informacje, których nie ma w innych miejscach na stronie geocaching.com. I ta sekcja kończy się cytatem. Cytatem Briana Snata, jednego z najstarszych graczy, najstarszych geocacherów. Zanim założysz gdzieś skrytkę, zastanów się, dlaczego chcesz, aby poszukiwacze odwiedzali to miejsce. Jeżeli jedynym powodem odwiedzin miałaby być twoja skrytka, poszukaj lepszej lokalizacji. To jest bardzo ważna rzecz. Ja rozumiem, że jako początkujący geocacher chcesz założyć skrytkę bardzo szybko. Też byłem takim młodym geocacherem i też miałem to pragnienie i też popełniłem ten błąd. Pospieszne założenie skrytki zwykle skutkuje tym, że jest ona po prostu słaba. Zwykle miejsce nie jest za bardzo przemyślane. Zwykle też pojemnik nie jest najlepszy. Warto jest zdobyć to doświadczenie, o którym mowa jest wcześniej w tym tekście. Warto jest uzbroić się w cierpliwość. Gwarantuję ci, że niedługo, niedużo czasu musi minąć, byś znalazł czy znalazła lepsze miejsce i miała lepszy pomysł na skrytkę. Warto zaczekać. Tak więc doszliśmy do końca wprowadzenia. Na tym chciałbym zakończyć pierwszy odcinek. Dajcie mi znać, czy widzicie sens kontynuacji tego. Jeśli tak, super. Jeśli nie, to też się nie obrażę. Jeśli uznacie, że warto to kontynuować, to następnym tematem będzie lokalizacja skrytki. Postaram się przejść przez tak dużo tekstu, jak to możliwe. Zachęcam Was do przeczytania tego, co tu jest. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego tekstu, zadajcie je w komentarzu. Ja, idąc przez ten tekst, czytając go, postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Także dziękuję bardzo za uwagę i jak zwykle, geszujcie bezpiecznie.